Działalność oddziału pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim została ograniczona. Powodem jest rozpoczęty remont, który docelowo ma dostosować oddział do zaleceń NIK-u i sanepidu. Wiąże się to z przebudową klatki schodowej celem izolacji wejścia oddziału, tak żeby oddział nie był przechodni, zapewnienia miejsca do kontaktu między pacjentami z chorobami zakaźnymi, z odwiedzającymi, z zabezpieczeniem odwiedzających przed tym kontaktem bezpośrednim, czyli na zasadzie interkomu odpowiednio dostosowanego miejsca do takiej, żeby umożliwić po prostu kontakt bezpieczny. No i remont. To jest takie duże słowo, po prostu odświeżenie pomieszczeń, wymiana ewentualnie uszkodzonych elementów, czy tynków, czy płytek, nowe malowanie pomieszczeń. Aby przeprowadzenie prac było możliwe, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o tymczasowym zmniejszeniu ilości przyjmowanych pacjentów. Oddział nie zostaje zamknięty, jednak zaopatrywane będą na nim jedynie przypadki pilne w trybie ostrym i wymagające natychmiastowej interwencji. Natomiast wszyscy pacjenci w trybie planowym będą odsyłani do innych ośrodków. Głównym takim ośrodkiem, do którego są odsyłani, mogą być odsyłani pacjenci, to jest ośrodek w Czerwonej Górze, oddział pulmonologiczny. Kwestia poziomu lekarzy rodzinnych i ośrodków, które kierują pacjentów do diagnostyki. Zostały rozesłane stosowne pisma, zawiadomienia o redukcji, o prośbę o zmniejszenie ilości skierowań takich pacjentów, ewentualnie kierowanie ich do innych ośrodków, żeby przynajmniej częściowo ten nasz oddział był w stanie przyjąć ekipę, która będzie tej modernizacji dokonywała. Bo przy takim obłożeniu i przy stałym dopływie pacjentów niestety te prace nie będą możliwe do realizacji. One już zostały częściowo wdrożone, częściowo wykonane. Mamy sezon grypowy plus skierowania z POZ-ów. No niestety ten oddział, żeby mógł być wyremontowany, nie chciałbym go zamykać. Musi przynajmniej zredukowana być ilość tak zwanego obłożenia, czyli pacjentów, którzy aktualnie przybywają na oddział. Przewidywany czas prac remontowych to od 6 do 8 tygodni.